Dzień dobry, mam na imię Tymoteusz Boguszewski i chciałbym przedstawić książkę Marcina Szczygielskiego Za niebieskimi drzwiami. Jest to opowieść, która ukazuje los dziecka zapadniętego w śpiączkę. Na początku wydaje się, że to jego mama zapadła w śpiączkę, ale potem się okazuje, że tak naprawdę to on. Opowiem o tym, że główny bohater, Łukasz Borski, ginie w wypadku samochodowym ze swoją mamą i trafia najpierw do sąsiadki Cebulki, a potem odbiera go od niej nie jego ciotka Agata, która jedzie z nim do pensjonatu Wysoki Klif, gdzie znajduje tam tajemnicze niebieskie drzwi, które są wyjściem do srebrnego świata, gdzie tam potem spotyka krwawca. On mu powiedział, że sprawi, że noga go przestanie boleć. Potem... Potem Łukasz spotyka trzy dzieciaki, Monikę, Zgryza i Pchełkę, którzy razem z nią próbują pokonać krwawca i uratować ciotkę Agatę. Na końcu chłopiec wybudził się ze śpiączki i rusza. Teraz opowiem trochę o filmie. Podczas zbierania pieniędzy na bilety wspomagaliśmy fundacji Ewie Błaszczyk, Agogo i Budzik. I teraz powiązanie do tej książki, że córka Ewy Błaszczyk zapadła w śpiączkę, a ta fundacja pomaga dzieciom, które zapadły w śpiączkę. Mnie się najbardziej podobało zakończenie, no bo lubię opowieści, które dobrze się kończą. Bardzo dziękuję i miłego dnia.